Ten rycerz, który tu wjechał, jak wiesz, rycerz jest ubogi, który majątku zaniechał, szczęście wziął pod końskie nogi i tak stratował, jak węża. I tak jako piorunowy anioł, dobywszy oręża, poucinał wszystkie głowy u tego srebrnego smoka. Lecz, że on taki gorący, jakby anioł prosto z raju, dzisiaj tu przylatujący, ojczyźnie być tą pomocą, to myślisz, że kiedy losy Polskę z niego osierocą, znów takie anioły spadną? Znów takie duchy przylecą, których piersi są fortecą, a czoła chorągwią cudu, a miecz dachem srebrnym ludu, a tarcze strzał wszystkich celem, a serce, serc karmicielem, pelikanem małych dziadek i spokojnością dla matek i dla ojczyzny koroną? Myślisz, że gdy pod tą głowę żadne się łabędzie łono nie da, lecz same cierniowe będą się kładły wezgłowia, a po nim, oprócz przysłowia smętnego, co długo się słyszy, polegaj jak na Zawiszy. Więcej nic? Nic nie zostanie? Myślisz, że gniew Boży nie wstanie i tej Polsce nie pogrozi? Więc, że ja, że jego rada przyjmuję, na srebrne płótna kładę, sama karmię z ręki, a gdy odjeżdża, tom smutna, to ty, choć jam twoją panią, sądzisz, starcze, że źle czy nie? Żem z tą miłością nie skryta? A jeśli on mi nazwiska nie da i spokojnych cieni skrzydłem ducha nie osłoni, oczyma nie opromieni, skarbów moich nie roztrwoni, z ognia, co mi w oczach stoi, światłości się nie napije i tą wiarą, co w nim żyje i tryska, mnie nie napoi? Nie lepiej, że? Powiedz szczerze. Zamek uczynić kaplicą? Jezusowi w ofierze, panieństwo wieczne poświęcić.